Dzień dobry. Do programu. Dzień dobry. Słucham pana. Do programu. Pan? Kołodziejczak. Przykro mi, nie mam pana. A kto jest z Koalicji Obywatelskiej? Jeśli nie jest pan osobą zaproszoną, niestety musi pan opuścić teren. Kto jest z Koalicji nie Obywatelskiej? Panu, ponieważ... Nie, jestem zgłoszony z Koalicji Obywatelskiej dzisiaj do programu. Nie ma pana, i... Kto jest z opozycji? Nie wiem. Nie. Wyjdzie pan. Proszę pana, nie. Kto jest? Dlaczego zamykacie części społeczeństwa pana, usta? Ja nie będę z panem rozmawiał, bo nie proszę, jestem osobą kompetentną, że z panem rozmawiać. Także proszę opuścić teren, bo nie jest pan zaproszony. To proszę osobę kompetentną. Proszę zobaczyć. No wpuszczacie tylko swoich. Panie ministrze, dlaczego tak robicie? To pan odpowiada tutaj podobno za kulturę. Kto tutaj krzyczy? Pan krzyczy. Proszę pana, dlaczego zamykacie części społeczeństwa usta? Dzisiaj Koalicja Obywatelska została poproszona o wysłanie tutaj swojego przedstawiciela. Dostaliśmy informację, że nie mogę być to ja. Sztab Koalicji Obywatelskiej jasno powiedział, że mam być to ja. Nie ma tutaj nikogo z największej partii opozycyjnej, bo zamykacie ludziom usta właśnie w taki sposób, nie wpuszczając do programu. Niech pani powie, czy to jest normalne, czy to jest pluralizm, czy to jest normalna dyskusja o tym, co dzieje się w kraju? Naprawdę? Wy nie wiecie, czy to jest normalne? Co tutaj się dzieje? To ja to pytanie pragnę. Tak, już o pana odpowiadam. Jakie pan ma pytanie? Co się dzieje? Na co pan czeka? Dlaczego pan... Proszę pana, dzisiaj sztab Koalicji Obywatelskiej był proszony o przysłanie przedstawiciela do programu. Minęła 20. Zostałem zgłoszony, nie zostałem wpuszczony. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jako telewizja publiczna kneblujecie usta największemu sztabowi, największej koalicji, która startuje w wyborach? Nikt nie knebluje panu ust, właśnie pan wypowiada się do naszej kamery, więc nie wiem, w czym jest problem. Poza tym wydaje mi się, że to państwo nie przychodziliście ostatnio do studia. Proszę pana. Jak byliście państwo, no to ta debata publiczna wyglądała tak, jak wyglądała niestety. Debata publiczna, którą dzisiaj robicie, wygląda tak, że nie wpuszczacie przedstawiciela największego komitetu opozycyjnego. Dlaczego to robicie? Niech pan powie. Zostałem zgłoszony do programu, minęła 20. Proszę zobaczyć, bramka jest zamknięta. Dlaczego na to pozwalacie? Wasza odpowiedź. Odpowiedź do was będzie kiedyś. I społeczeństwo to rozliczy. A pan będzie dalej tutaj żył. Bo podejrzewam, że nie będzie pan wyjeżdżał z kraju. A ja zrobię wszystko, żeby mógł pan pracować w normalnej telewizji. Zadawać normalne pytania, żeby różni ludzie mieli głos. Ale wy tego nie robicie. Zamykacie. I zobaczcie. Tak wygląda dzisiaj debata publiczna w Polsce, kiedy przedstawiciele największego komitetu nie są wpuszczani do środka. Dlaczego to robicie? Proszę zobaczyć, już policja gotowa, tutaj, pokaż, już, radiowozy przyjechały. Tak wygląda dzisiaj telewizja publiczna, która nie pozwala na normalną debatę. Koalicja Obywatelska była dziś proszona o przysłanie przedstawiciela, ale on nie został wpuszczony. I to kiedyś się skończy, to kiedyś trzeba zmienić.